Hej, cześć, siemano, z tej strony Matthews. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest poświęcony grupie 110%. Dlaczego? Zastanawiacie się wszyscy, kim są i dlaczego akurat oni podpisali współpracę z Freezem? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić suba, aby być na bieżąco, oraz łapki w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Kim są? Jest to grupa trzech chłopaków: Daniel, Karol oraz Bartek. Są z Wrocławia, a ich grupka to 110%. Dlaczego 110? Wszystko, co robią, robią na 110% swoich możliwości. Co było ich głównym celem? Za cel założyli dostanie się do Freeza, a dokładniej spotkanie się z nim. Co chcieli przez to udowodnić? Chcieli pokazać każdemu, że poprzez działania możesz dojść do upragnionego celu. Sam Freeze powiedział, że tajnikiem sukcesu tak naprawdę jest determinacja. Element, który łączy zawsze ludzi sukcesu, to jest determinacja. Więc tu jest też dla was motywacja. Wierzcie w siebie i idźcie cały czas do przodu, mimo co by się działo, wy musicie iść do przodu i robić swoje. I na tym to wszystko polega. I wtedy zdobywacie to, co tak naprawdę pragniecie. I to właśnie udało się chłopakom. Co udało im się osiągnąć? W sumie są rozpoznawalni. Mają prawie 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Każdy z nich ma już po około 3 tysiące followujących na Instagramie, więc dało im to w sumie sporo. Dodatkowo tak, mają kontrakt z Freezem dotyczący ich sprzętu. Mają kontakt z ekipą, spełnili swój cel oraz, co jest najważniejsze dla nich tak naprawdę, już przed chwilą wymieniłem, mają Freeza sprzęt, który tam mają podpisany kontrakt i mają, że jest zapożyczony. Jest to mega fajna inicjatywa ze strony Freeza, że wykazał się czymś takim i myślę, że jest tutaj czym się chwalić, że pomaga młodym twórcom po prostu rozwijać swoje zainteresowania. A wy co o tym sądzicie? Napiszcie na dole w komentarzu, chętnie poczytam sekcję komentarzy i podyskutuję razem z wami. A my przechodzimy dalej. Ile już zarobili? Patrząc na ich film związany z Teamem X, możemy wywnioskować, że po pierwsze, wyświetleń mają 900 043. Druga rzecz, jest to film długi, czyli ich zarobki są pomnożone razy 3, więc 943 tysiące wyświetleń razy złoty 60 razy 3 podzielić na 1000 daje nam kwotę około 4,5 tysiąca złotych, więc myślę, że za sam jeden ten film jest to dość pokaźna sumka. W ciągu ostatnich 30 dni ich kanał zebrał dosłownie prawie 90 tysięcy subskrypcji. Czyli w momencie, kiedy ludzie dowiedzieli się o tym kanale i zobaczyli ich filmy, tak naprawdę Freeze wspomniał o tym. I tutaj wyświetla wam się data, w której Freeze o tym powiedział. I ich przyrosty z dnia na dzień robiły się coraz to większe, moi drodzy, coraz to większe. Później zaczęły spadać, ale widać, znowu wzrastają. No i w tym momencie mają prawie 100 tysięcy. Zeszłe 30 dni, prawie 90 tysięcy. Coś po prostu wow. Dziś to by było na tyle. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, suba tam na dole, jeżeli jesteście nowi. No i co? I widzimy się w następnym materiale. Także do zobaczenia i cześć!